No bo tu odbywają się 27 Mistrzostwa Polski Oldboyów w siatkówce. No i powoli finiszuje ta agenda 61 spotkań, 32 drużyn, ponad 400 zawodników. Tyle zgłosiło się. To jest absolutnie gigantyczna impreza. Zespoły praktycznie z każdego regionu naszej Polski. Te kategorie wiekowe od 35 roku życia po 65+. No i dzisiaj jest niedziela, święto, czas rozdawania medali pierwszych, drugich miejsc, no i tytułów mistrzów Polski. I tak też będzie za moment. Przed nami finałowy mecz kategorii plus 60, a więc mężczyzn, którzy mają co najmniej 60 lat, a często znacznie więcej. A po jednej stronie siatki stanie ekipa radomsko-jasielska. Taka połączona drużyna ludzi z Radomia i z Jasła. No a z drugiej strony jakże siatkarskie miejsce w Wielkopolsce, czyli Września. A zatem zapraszamy. Finałowy mecz, kategoria plus 60. No a mecz ten oglądać będziemy wspólnie z człowiekiem, który tak naprawdę stworzył te Mistrzostwa Polski Oldboyów i wyprowadził je na naprawdę wysoki szczyt, nie tylko sportowy, ale przede wszystkim organizacyjny. Zapraszamy. No i już jesteśmy, widzą Państwo, już tam pierwsza piłeczka frunie. Po lewej stronie to jest ekipa ta radomsko-jasielska, więc zespół pasjonaci jadą Radom-Jasło. No a w niebieskich strojach pierwszą swoją akcję w ataku rozgrywa Progres Września. I tak jak Państwu obiecałem, dziś będzie z nami no, szczególny gość, postać, osoba, no, która stoi gdzieś u źródeł sukcesu tej gigantycznej imprezy siatkarskiej. Tak gdyby popatrzeć na ilość uczestników, to porównywalny do finału Mistrzostw Europy, gdzie też przecież kilkasetek zawodników przyjeżdża, ba w pewnym momencie trzeba było troszkę ograniczyć, bo na tych mistrzostwach pojawiało się 600, a nawet ponad 600 graczy. Prezes Polskiej Ligi Siatkówki Artur Popko. Arturze, witam Cię bardzo pięknie. Tak jest, także w roli zawodnika dzisiaj w barwach ekipy XXL Warszawa. Jak ja to wczoraj żartowałem z Mariuszem Ferdylem, to jest taka najbardziej, powiedziałbym, celebrycka drużyna, bo tam i nasze były znakomitości siatkarskie, jak chociażby Jarek Szalpów, czy wspomniany Mariusz Sordyl, ale i Jacek Kaczyk, był prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Twoja zacna osoba, więc taki drink. I o Rafale byśmy zapomnieli, genialny przyjmujący człowiek z Sosnowca, duma Sosnowca. Może Posek jest tym najważniejszym człowiekiem z Sosnowca, ale myślę, że Rafał jest gdzieś blisko po nim. Tomek Falu. Tak jest, to jest prezes tutaj Okręgowego Związku na Ziemi Lubuskiej, Polskiego Związku Piłki Siatkowej. No ale my patrzymy na tych panów 60+, oni dotarli do finału w tej kategorii wiekowej, wystartowało 6 zespołów, oprócz oglądanych finalistów, także Asprot w Goleniu Szczecin, gmina Gryfice, Inter Marine Masters, gmina Kamienicy, więc tam wybrzeże dobrze reprezentowane, All Star z Nałęczów, no i właśnie pasjonacji Radom Jasło i Progres Września. Pani Luiza prowadzi to spotkanie jako arbiter główny, doskonale Państwo znają sędzinę, no bo przecież na co dzień pracuje z dziewczynami z Tauron Ligi i prowadzi tamte spotkania w tej najwyższej klasie rozgrywkowej w żeńskich
rozgrywkach. Artur, no możemy tak powoli tu jeszcze, za chwilę będziemy się zajmować meczem, ale to są pierwsze piłki. Myślę, że czas na taką pierwszą refleksję. Ten 27. turniej Mistrzostw Polski Old Boyów. Jakim okiem patrzyłeś na te minione godziny? Przede wszystkim to, co najważniejsze w tej imprezie, to jest integracja, integracja środowiska, przypomnienie sobie o dawnych czasach i to daje efekt, szczególnie w tych rozmowach kuluarowych, rozmowach wieczornych, w pokoju, jak już jest po meczu, to ty mogłeś zagrać lepiej, ty szybciej, ty wolniej. Też też pojawiają się i nowe słowa, jak quick, także ci starsi panowie również używają tego nowoczesnego slangu siatkarskiego i to jest super, że siadają, wiadomo, że jest pot bardzo łączy, tak? Jest to razem wspólny wysiłek, później jedna szatnia, kąpiel i spotkanie integracyjne wieczorem i podsumowanie dnia dzisiejszego. No to jest to, co jest piękne w tej siatkówce i to, co tych ludzi jednoczy, to jest razem ze sobą przebywanie. A wiemy, że dzisiaj nie jest tak łatwo się zebrać, nie jest tak łatwo trenować, nie jest tak łatwo przyjechać, to trzeba wydać pieniądze, trzeba poświęcić swój czas, zebrać 12 zawodników, co to też jest sztuką i każdy zespół ma inne podłoże, no tu mamy akurat zespół z Weśni, który trenuje systematycznie. Tak, tak, najważniejszy Daniel Więcek jest taką postacią, która gdzieś łączy właśnie tą grupę Wrześni. Zresztą ja może od razu szybciutko, bo... Daniel tu ma kontuzję, bo tak, nie grał. Miał przyjechać, miał grać w siódemkę, tylko może szybciutko teraz, skoro mówimy o Wrześni, nieobecny Daniel Więcek, ale go pozdrawiamy, ale na boisku widzimy Sławomira Grzybka, Roman Kupś, Paweł Radejewski, Przemysław Augustyniak, Przemysław Reszelewski, Ryszard Szczeciński, Krzysztof Jankowski i Krzysztof Rzepka. Tych chłopaków widzimy, no a po stronie to jest też fajna drużyna, bo taka nie mieszkająca blisko siebie, parę kilometrów dzieli Radom od Jasła, a zbudowali ekipę pod szyldem Pasjonaci, a to Jarosław Surma, Włodzimierz Marek, Władysław Zalewski, Mariusz Niwa, Paweł Tomasik, Jarosław Ziara i Mirosław Ziętkowski. Mirek to jest też pasjonat rolek, znakomicie na rolkach jeździ. Zresztą wczoraj przekonywał mnie do takiej nowej konkurencji. No rzeczywiście nigdy nie wiedziałem, nigdy nie słyszałem o rollballu, mi opowiadał, czyli forma takiej piłki ręcznej na rolkach. Radom jest takim centrum tej takiej zupełnie świeżutkiej i nowej formy rywalizacji zespołowej. No ale może jeszcze się doczekają rollboliści. Kiedyś Mistrzostw Polski, my na razie jesteśmy przy siatkówce. To prawda. No to się udało zgromadzić. Tak? I to, co jest takie piękne, jak to się obserwuje, że te nazwiska słynne, którzy grali kiedyś w reprezentacji Polski i wiele, wiele lat na tej najwyższej lidze, to z wiekiem wszyscy mają szansę rywalizacji. To jest higiena życia, styl życia, trenowanie. To się bardzo zbliża i to jest fajnie, że na po dwóch stronach siatki stają różni ludzie z różnym dorobkiem jakby w tej dyscyplinie sportu, a mogą ze sobą rywalizować. Tak, nieustannie powtarzamy, że to wszystko zaczęło się w 96 roku w Jastrzębiu. Gdy sobie popatrzymy na nazwiska, jakie tam wtedy w tych edycjach grały, to naprawdę włos się jeży, bo to był Tomek Wójtowicz, to był Wiesiu Gawłowski, mistrzowie olimpijscy, mistrzowie świata, jedni z najlepszych siatkarzy świata, a Tomek to nawet nie może, a na pewno najlepszy siatkarz świata w tamtych czasach. W historii tej dyscypliny. Tak jest. Wojtek Drzyzga, Irek Kłos, później następne pokolenie. Przecież Waldek Wspaniały też montował przed laty dawną kędzierzyńską ekipę. Przyjeżdżał tutaj i Misiek Kadała, i Paweł Papke, i Wojtek Serafin. Grał tutaj Paweł Zagumny, więc przez te 27 lat przewinęła się w zasadzie cała nasza ta śmietanka i elita. Jędrzej Gołaszewski, który zgromadził AZS Częstochowy, mówi: przyjechałem, wygrałem, już nie muszę więcej grać, także też zdobyli złoty medal tych mistrzostw polskich. Dobrze, popatrzmy chwileczkę teraz może na chłopaków 60+. Przypomnę raz jeszcze, Progres Września i Pasjonaci Radom Jasło. Tam na razie czteropunktowe prowadzenie Progresu Września. To ci po prawej stronie. Widzimy tam na boisku teraz między innymi z ósemką jest Krzysiu Jankowski, jest z numerem czwartym. Jest teraz na boisku czwórka. Jest.
jest na boisku. Córka, ale tu się z numerami coś panowie pozamieniali. Za chwilkę to będziemy jeszcze korygować. No ale patrzmy na te akcje. Tu naprawdę zobaczymy dużo siatkówki takiej, którą rozpoznajemy na co dzień, czy to w Plus Lidze, czy w Tauron Lidze, czy nawet w wydaniach reprezentacyjnych. To, co Artur wspomniał, tu mamy te quicki, tu mamy dużo gry przez środek, tu są troszkę szybsze piłki do skrzydła, proszę, dość agresywne przyjęcie, no i czy tam był błąd, nie, wszystko dobrze, ładnie przechodząca piłka, inteligentnie, mądrze zgaszona, ile razy widzimy, gdzie wielkie gwiazdy zbyt nerwowo taką piłkę przebijają i albo robią to źle, albo dotykają przy tym taśmy. Tutaj duże wyczucie wśród jednego z siatkarzy. No i mocniejsza zagrywka, szczęśliwie, proszę. Jaka teraz refleksowa interwencja Pawła. No i to jest bez wątpienia jego punkt. No, to są elementy wytrenowane. To są godziny spędzone na parkiecie. To był z numerem 10 Przemysław Reszelewski właśnie. To jest rozgrywający, ładne przyjęcie na palce, proszę, piłka do lewego, jest podwójny blok, ale asekuracja, obrona, za darmo na drugą stronę, dobre dogranie, no i pewnie szybciej do lewego, tak jest. No i tu ładny atak do prostej, świetnie obrócona ta piłka przez Ryszarda Szczecińskiego. Nazywają go chłopaki, gdzieś tam rozmawiałem żartobliwie, papryka szczeciński, no ale widzieliśmy bardzo fajnie nad garsteczkiem do prostej, technicznie. To był bardzo techniczny atak, nadgarstka po prostej, to wyższa szkoła jazdy. Tak jest, także naprawdę możemy tutaj z dużą przyjemnością, tu sobie troszkę przeszkodzili. I kto wie, czy nie zapłacą. Teraz jeszcze jedna szansa dla Wrześni. Znów dostają piłkę za darmo. Ważne dogranie. No, troszkę musiał podbiec. Proszę, jaki przerzut gdzieś na dystansie 5 metrów do prawego skrzydła. Jedna z dłuższych akcji. Asekuracja, sama asekuracja. No wszystko tu widzimy. Tą włoską koperturę. Ileż to razy gdzieś tam, jak biorą te słynne włoskie drużyny czas i ci Włosi, co trzecie słowo mówią, kopertura. Jeszcze Tomek Wójtowicz mnie to szybko nauczył przed wielu, wielu laty. Czyli to jest to właśnie asekuracja w siatkówce. No i będzie czas, bo jest już 14 do 9, więc Radomiaki i siatkarze z Jasła proszą o przerwę. I powiem ci tak, jak się popatrzy też na te nazwy, to ta geografia, ta mapa siatkarska, ona w pewnej części się pokrywa z tą aktualną, ale mamy tutaj dużo też takich historycznych miejsc, gdzie kiedyś grano dużą siatkówkę, Gorzów Wielkopolski. Pamiętamy trenera Kaczmarka, pamiętamy Stilon Gorzów. Tam może dzisiaj nie gra się o wielkie rzeczy, ale siatkówka pozostała, bo jest stamtąd zespół. Jest taka, myślę, filozofia budowy tych zespołów, to jest najczęściej grupa przyjaciół grająca czy w juniorach, czy na uczelniach, czy w akademikach. To na przykład zespół XXL Warszawa, w którym grają znakomite. No, natomiast jakby podłoże jest zespół byłej Politechniki Warszawskiej. Troszkę Legii, prawda? Bardziej Politechniki. Bardziej Politechniki, tak. Którzy grali razem na studiach, to był zespół drugiej ligi. W oparciu o jakby oś tego zespołu jest reszta po prostu z znajomości, z układów, z koleżeństwa, bo są dwóch kolegów z Olsztyna, ale również jeden grał w Politechnice właśnie w tym zespole. To przyjechali razem i to jest tak często tu się spotykają, którzy kiedyś ze sobą grali i też muszą się lubić i zapraszają się, organizują, przyjeżdżają i występują. I czasem te pierwsze mecze są takie bardzo nerwowe, ale następnie już to zaczyna ta gra układać i z każdym meczem te akcje są coraz bardziej płynne. Tak, tu trzeba docenić te dwa zespoły, które oglądamy. To jest dla nich już piąty zespół. 5 spotkań do rozegrania w niespełna 48 godzin, bo mistrzostwa rozpoczęły się o 17 w piątek. Mamy południe w niedzielę, więc tu nie ma pełnych nawet dwóch 24-godzinnych cyklów. To jest już ich piąte spotkanie. Gramy do dwóch wygranych setów. Są takie mecze, które potrafią trwać i ponad godzinę. Na przewagi w tiebreaku długo to wszystko trwa. I tu trzeba mieć troszkę też tej fizyki i odporności psychicznej. A tak jak troszkę tu Artur mówił, tu nikt wcześniej nie idzie spać. Nikt nie kładzie się o 21, no bo często ci ludzie przez cały rok się nie widują. No i chcą się sobą trochę nacieszyć. To jest tak, że wczoraj już było widać, że jednak ten dzień był taki pełny gry i emocji, bo ta wspólna kolacja wszystkich uczestników, no było tak, że wszyscy byli tacy spokojni, wyciszeni. Porozmawiali, nawet dość wcześnie się skończyło, jak na tak spotkanie po latach.
Natomiast no, tak jak tu się przechodzi przez tą halę, to ten zapach tych różnych maści rozgrzewających, chłodzących, te dyskusje o tej siatkówce, naprawdę miło to słyszeć i to, co każdy, który tu wie, że dobra, przyjeżdżamy za rok, jesteśmy, się przygotujemy, chcemy wygrać, to w tym roku się nie udało, spróbujemy w następnym roku. Tak, tak, to dzisiaj już od rana tutaj słychać, bo dzisiaj mamy ten dzień właśnie półfinału. Oba zespoły już dzisiaj grają drugi mecz. Oni gdzieś od godziny 9 już rozgrywali swoje mecze półfinałowe, czyli oto wejście do wielkiego finału, więc to już jest drugie spotkanie i dla Progresu Września, i dla pasjonatów Radom Jasło. 19-11, drugi timeout dla Jasła i Radomia, no ale na razie pod pełną kontrolą, z pełną inicjatywą ekipa Daniela Więcka, choć nie mają oficjalnego trenera, natomiast tu ciekawą postacią jest trener zespołu pasjonaci Radom Jasło, bo to jest Święty Walenty. Co prawda szukam go od piątku, ale na razie Święty Walenty się ukrywa, ale fakt, że jesteśmy w przepięknym miejscu Dżonków, Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, no kojarzy nam się z pięciobojem, z pięknymi latami polskiego pięcioboju, gdzie mieliśmy mistrzów świata, mistrzów olimpijskich, no i tutaj niezwykle przyjazna dla nas dusza, wielka mistrzyni, trzykrotna mistrzyni świata, Ania Sulima, która tutaj opiekuje się wszystkimi siatkarzami i jest naprawdę, tak jak powiedziałem, dobrym duchem tego miejsca, to o czym Artur wczoraj mówił, ten późny wieczór, tu troszeczkę później zachodzi słońce, dziś nie niż na przykład na Podlasiu, piękny księżyc w pełni, tu ten anturaż tych koników, które nas tutaj otaczają, przecież to jest ogromny ośrodek jeździecki, piękne stajnie, piękne konie i to wszystko naprawdę takie jest, no nawet momentami bardzo romantyczne, takie gdzieś staropolskie bym powiedział. No tutaj taka bardzo dobra baza, bo jest bardzo dużo też i wokół różnych hoteli, pensjonatów. Na pływalnię jest, można iść. Jest i pływalnia. Ten ośrodek przechodzi taką rewitalizację, może nie tak kompleksowo od razu, ale widzimy, że jest po prostu remontowany, coraz nowe rzeczy dochodzą. Jest tu gdzie pójść, też również jak osoby towarzyszące często przyjeżdżają z zawodnikami, także mogą spędzić miło czas. I plac zabaw dla dzieciaków, piękne lasy do spacerów, tak. I to co jest potrzebne, no to jest olbrzymia hala tenisowa, na której można rozegrać cztery boiska pełnowymiarowe do gry w siatkówkę. Tak, gramy na trzech, przypomnę, jedno takie rozgrzewkowe, treningowe boisko. To jest przestrzeń rozgrzewkowa. Natomiast tam również jest możliwość jeszcze jednego boiska do dostawienia. Również jest hala, jeszcze jest jedna mniejsza hala, którą tutaj właśnie drugie, już 26 lat temu graliśmy drugie Mistrzostwa Polskie, właśnie na tej małej hali, gdzie zadebiutował Tomasz Wójtowicz, którego się udało namówić, żeby się rozebrał. To nie było takie proste. Ale ponoć na jednym ataku, czy tam na dwóch się skończyło, bo jak huknął, to już wszystkich tak wystraszył, że Przeszedł w czasie gry. Jeden atak, ziemia, sufit, pokazał kto jest ten geniusz. Później poprosił, żeby nie przeszkadzać mu w bloku, już nikt nie zaatakował i poprosił, czy już może wejść. Tak jest, no bo wystraszył wszystkich po drugiej stronie siatki, bo z drugiej strony skakać do potężnych ataków Tomka, to boisz się o palce. Poza tym on nawet tych palców nie dotknie tym atakiem. Nie, to geniusz siatkówki. Po prostu nie było możliwości, żeby nie dotknął tej piłki w bloku, to jest coś niebywałego. Wszyscy się odsunęli. Tak, to są już właśnie te anegdoty, no bo już tak jak mówimy, 27 edycja, więc te Mistrzostwa Oldboyu już mają swoje anegdoty, swoją historię, swoje wspomnienia, swoje opowieści i przypowieści i to już troszkę jest taka w pewnym sensie zamknięta generacja, która wspomina już nie tylko tą siatkówkę, którą my znamy gdzieś z telewizji reprezentacyjną, klubową, zawodową, ale tu już jest dużo tych wspomnień właśnie związanych z Oldboyami. No i popatrzmy, bo decydujące fragmenty, wysokie prowadzenie ekipy z Wrześni, jeszcze nie teraz, 23-11. No ładnie przez środek, ale niezgubiony blok, nie udało się tym razem. Troszkę Jarek Surma gdzieś tam uderzył ręką o rękę, że źle to trochę rozegrał, ale to pokazuje to zaangażowanie drużyn. Popatrzcie to jest Państwo. Świetny zawodnik plażowy. No więc właśnie.
O, proszę, teraz do tyłu, ładnie, ale zdążył podwójnie, świetnie tam pracuje Krzysztof z Wojtkiem po drugiej stronie. Świetna obrona i to z niezłym dograniem, będzie z tego atak. No, nie skoczyli do bloku i to okazało się być błędem. 25 do 11, na razie pewne, suwerenne zwycięstwo Progresu Września. No i oni są bliscy tego złotego medalu. My przypomnijmy, to jest złoty medal i tytuł mistrza Polski, powiedziałbym nawet na identycznych prawach, jak Jastrzębski Węgiel zdobywał w tym roku Mistrzostwo Polski, bo to jest i na licencji Polskiego Związku Piłki Siatkowej i to wszystko jest także na licencji Ministerstwa Sportu, więc wymiar tego złota jest dokładnie taki sam. To jest wszystko od tej strony prawnej, regulaminowej, identyczne. To jest od lat już tak ta sytuacja jest uporządkowana, żeby to... Może być tylko jedno Mistrzostwo Polski, to akurat ta jest ta impreza. Ona ma formułę jakby spełniającą, czyli jest open. Tu każdy może się zgłosić, nie było do tej pory ograniczeń ilościowych, stąd w różnych latach różna ilość zespołów. Ale mistrzowie często się powtarzają, także Jastrzębski Węgiel, który tu przyjeżdża często w dwóch zespołach. No bywało, że i w trzech kategoriach wystawiał, kategoriach. Tak. I też zdobywali komplet medali to od wielu, wielu lat. I to jest miłe, że ci zawodnicy, którzy grają jeszcze na parkietach, że chce im się przyjść tu, rozebrać i grać. I naprawdę czasem tutaj nie błyszczą. Tak, i nawet zauważyłem w ciągu tych dni, że chyba Leszek Dejewski jest najczęstszym człowiekiem proszonym o wspólną fotkę z uczestnikami tegorocznych mistrzostw. No, legenda Jastrzębskiego Węgla. Od 40 lat w Jastrzębiu, cały czas w sztabie szkoleniowym. No, wszyscy jesteśmy pod wrażeniem tego sezonu w wykonaniu i Zaksy, i Jastrzębskiego Węgla. No i tak nawet żartowałem, bo też jeden z meczów komentował wspólnie ze mną dla Państwa Lechu, że no Lechu robi tutaj za takiego misia na deptaków zakopanym. Wszyscy go ściskają, wszyscy mu gratulują i wszyscy sobie zrobią z nim selfie. Jest to legenda człowieka, ale też jest i organizator, i dowodzący tą całą grupą, pilnujących ich, porządkujących. Prowadzi grupę na WhatsAppie wyjazdową, także wszystkie, że tak powiem, polecenia i komendy wydaje, także wszyscy mają do niego zaufanie, a ze względu na swoją posturę... To nikt mu nie podskoczy, tak? Także tu nie ma żadnych dyskusji, tak. Także zmiany zdania i jest ogromny autorytet. To szacunek jest do klubu i pokazuje, że ten klub idzie dobrą drogą, bo osoba jest od początku do końca. Przez tyle lat nikt nie zamierzał go zwalniać. No to wiadomo, że w przypadku trenerów to jest zawód no, zmienny. To trzeba mieć świadomość, że tu się raz pracuje, raz, dwa, trzy lata, cztery i często jest zmiana. I tak to jest. To jest taki zawód i to trzeba się z tym godzić. I teraz Leszek Dejewski jako ta legenda Jastrzębskiego Węgla ciągle współpracuje. Jest lepiej, koordynuje i akademię i wychodzi im to świetnie, no bo najlepszy sezon w historii klubu. Tak jest. Tu zresztą mówiliśmy, zresztą Leszek też ma blisko komplet tych Mistrzostw Polski Oldboyów, bo chyba na dwóch, czy góra trzech nie był przez te no już blisko trzy dekady. Rekordzistą jest też z nami tutaj, był w piątek Darek Domański, to jest najbardziej utytułowany oldboy chyba na świecie, dlatego że no w Polsce to w ogóle nie ma konkurencji, on ma kilkadziesiąt medali, Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata, grał na wszystkich praktycznie kontynentach, stały uczestnik Mistrzostw Świata Oldboyów, gdzie odnosimy sukcesy naprawdę wybitne w tych kategoriach wiekowych. No i Darek też jest kolejną taką postacią, która już jest nierozerwalnie związana i jest takim symbolem, kimś, kto uosabia te Mistrzostwa Polski Oldboyów. No i to jeszcze najważniejsze, że lubi wygrywać. I lubi bardzo wygrywać, nawet tak bardzo. Jest. Nawet bardzo. Ale tu powiem Ci szczerze, że tutaj takich, którzy bardzo nie lubią, to jest niewielu, a może nawet ich nie ma. No i popatrzmy, ważny będzie początek dla pasjonatów Radom Jasło, żeby im ci chłopcy z Wrześni nie uciekli za daleko. Na razie 1-3, pierwszy punkt zdobyty przez grających no, w czerwono-granatowych strojach siatkarzy, wyrzucony za antenkę, ale proszę popatrzeć, proszę, to jest ta ofiarność. Tu im tego absolutnie nie brakuje, dwóch leżało na ziemi. No to jest zespół Wrześni niezwykle trenujący. No, przykład Daniela Więcka, który kontuzje. No, ale to jest tak, już był na rajdzie rowerowym, rano bieganie, po południu siłownia, trzy razy czy dwa razy siatkówka halowa,
Teraz codziennie siatkówka plażowa. Codziennie. Higiena jedzenia, higiena życia. Akurat mam częsty kontakt. Wiem, że się wybieracie na jakieś podróże rowerowe po Półwyspie Apenińskim w najbliższym czasie, więc będziemy trzymać za Was kciuki. Może dlatego że to kontuzja będzie szansa utrzymać się na kole. To są no ale fory Ci musi trochę dać na początek, Daniel, nie? No, żeby Ci nie uciekł za szybko. Daniel, to cała rodzina jest nieprawdopodobnie sportowa. I wreszcie tak wiele osób żyje i trenują, spotykają się, lubią i to jest. I to widać, to dzisiaj widać na boisku, tak? Tak, Września to jest takie miasto bardzo siatkarskie, przecież to jest wielki ośrodek siatkówki plażowej od lat, szczególnie dziewczyny tam, przecież oglądamy je w Mistrzostwach Polski, Września zawsze ma swoje pary. Były pewne aspiracje, pomysły, blisko były Tauron Ligi, prawda, dziewczyny z Wrześni, ale myślę, że co się odwlecze, to nie uciecze. Tutaj mamy kolejną przedłużoną akcję, 4-punktowe prowadzenie Wrześni. Proszę, jakie ładne, staranne dogranie. Kiwka podbita, poziom gry w obronie, naprawdę to i piękny ten atak. I znowu lewa rączka do prostej, no fantastycznie teraz to zagrał Mirosław Ziętkowski z takim pełnym przeglądem sytuacji, ale popatrzcie Państwo, jak ci faceci bronią. To naprawdę nie jest żadna paniczna obrona, tu jest wszystko taktycznie ustawione, oni dokładnie wiedzą, co na boisku robić, każdy ma te pozycje, mają swoje przećwiczone schematy, to absolutnie chaos im nie towarzyszy. Fajna zagrywka, skrócik, za darmo na drugą, dogranie, pojedynczy. Nie zahaczył, to miał być troszkę taki atak pod górkę. Myślę, że tam liczył, że złapie ten blok, to był Władysław Zalewski, ale nie udało się i punkt po błędzie. No to granie jest łatwa, bo to już ciężko, rozum gra inaczej niż ciało. Ciało by chciało, tylko nie może. I to jest tak, że ci, co grali siatkówkę, to grają mózgiem inaczej niż ciało nadąża i to często jest ciężko to skorygować. Tak, charakterystyczne jest to, Szanowni Państwo, że tu dzisiaj spotkałem rano jednego z uczestników z Wrocławia, z ekipy Starej Gwardii Wrocław. No i mówi, że on tu wiele lat przyjeżdża i zawsze jest z najstarszej kategorii. Ja mówię, jak to możliwe? No tak, bo gdy cofniemy się o dwie dekady, to najstarszą kategorią było plus 45. Ja mówię, ja jestem cały czas w najstarszych kategoriach. Ale z czego to się bierze? Popatrzcie Państwo, dziś wiek sportowca zawodowego bardzo mocno przesunął się do przodu. Dziś 35-latkowie grają w reprezentacji Polski, prawda? Kiedyś 35-letni siatkarz już był po zakończeniu kariery i sobie na takich oldboyów przyjeżdżał. Taki właśnie Tomek Wójtowicz, Rysiu Bosek, tu przecież wielokrotnie bywał wspominany, Wiesiu Zagłoski, Gawłowski, czy Kłos, czy Dżyzga. Dziś mamy Kurka w składzie, prawda? Czyli facetów, którzy... Kuba Jarosz jeszcze ciągle długo gra, Grzesiu Łomacz jeszcze ciągle jest w swoim szczycie formy, więc ten wiek się przesunął i dzisiaj te kategorie plus 35, paradoksalnie najtrudniej znaleźć właśnie te drużyny plus 35. Tak, no bo to niektórzy ludzie przyjeżdżają, jakby z tą imprezą się starzeją i dla nich zawsze jest wniosek, także tu bardzo chętnie słuchamy głosów uczestników. Co zmienić, co poprawić, co można zrobić i faktycznie dzisiaj przez tą jakość treningu, przez buty, technologię, podłogi, mądrość trenowania jest tak, że ten wiek zawodnika się bardzo, bardzo wydłużył i też nie wiem, czy nie zrobimy tutaj korekty tych kategorii. Był również wniosek, żeby zrobić dla pani mistrzostwa. No właśnie, i to jest najczęstsze, chciałem Cię o to zapytać, bo to jest taka najczęstsza sugestia, żeby stworzyć może na razie spokojnie jedną kategorię wiekową, na przykład panie plus 35 i zrobić... I młodszy. Ale właśnie na razie jedną kategorię, no bo jak to się mówi, panie łagodzą obyczaje i żeby to także dać szansę naszym paniom. A ja nawet myślę, że parę naszych dziewczyn tych spod ręki Andrzeja Niemczyka często spotykamy, przecież nasze wybitne siatkarki, jak patrzę w jakiej one są w formie fizycznej, spokojnie by przyjechały i tutaj niejedną męską drużynę pogoniły. Na pewno by powalczyły, tak. Ale jest kilka grup faktycznie takich siatkarskich pań, które są zorganizowane, które jeżdżą po Polsce po różnych turniejach, po różnych pucharach.
I myślę, że spróbujemy to zrobić. Jeżeli się zdecydujemy, że to będzie w Drzonkowie, to jest jakby możliwość bazy. To jest baza hotelowa, tu można jakby panią stworzyć. Baza jakby boisk, których jest możliwe to do rozegrania, bo pamiętajmy... Poza tym wiadomo, no panie często gdzieś, no bliżej paniom do chociażby potomstwa, tak to jest, ale tu też całkiem, tu można przyjechać całą rodziną, prawda? Są place zabaw dla dzieci, tu jest ten background właśnie hotelowy z pełną akomodacją, trasy rowerowe, więc tu naprawdę można spędzić z całą rodzinką przyjemny weekend. Także to baza, bo do tej imprezy no, jest wymagana, po prostu musi być baza no, trochę niestandardowa, tak. Bo to cztery boiska, dobrze jak jest w jednym miejscu, to tak jak tutaj to się wszyscy patrzą, obserwują, chodzą, oglądają, się witają, bo większość ludzi się zna, to tak, na 400 osób to myślę, że wszyscy się nawzajem znają gdzieś około pewnie 70-80%. Tak, tu powstaje takie na ten weekend takie fajne małe miasteczko. I Drzonków jest rzeczywiście idealny, wróciliśmy do Drzonkowa po bodaj 5 czy 6 latach przerwy, bo wiemy, że te mistrzostwa zaczęły się w Jastrzębiu, odbywały się i w Kędzierzynie, i w Bełchatowie, i na Pomorzu, w Rewalu, no ale tam właśnie był ten problem, że to było w trzech miejscowościach, prawda, Niechorze, Rewal, Pobierowo. To było, robiliśmy to wcześniej w miesiącach takich przedwakacyjnych, majowych, prawda? To daje możliwość, tam znowu w tych miejscowościach jest olbrzymia baza hotelowa, tak, którą można wykorzystać. Natomiast nie ma takich obiektów do grania tak dużych. Natomiast w Drzonku, w Bełchatowie jest hala. Tak, no słynna ta hala, dawna. Na której są cztery boiska. Mhm. I fajnie, jak to jest w jednym miejscu. A tu jest hala po rewitalizacji, widzimy nowe oświetlenie, jest klimatyzacja i taki no, pełny komfort grania. Popatrzmy, 13 do 7, no więc cały czas września. Proszę, jak ładnie, no znowu, aleśmy się idealnie włączyli. Świetne było to, na mnie zrobiło wrażenie przede wszystkim rozegranie Jarka Surmy, jak szybciutko ta piłka wystrzeliła mu z palców. To był naprawdę sznicik do lewego i atak do prostej. No to popatrzmy, teraz będzie troszkę podbiegał Paweł pod tą piłkę. To by dało czas na podwójny blok. Mała przepychanka na środku, wysoka świeczka do prawej. Nie zgrali się tempem. Lewa rączka charakterystyczna Mirka Ziętkowskiego. I proszę, nie po raz pierwszy Mirosław Ziętkowski, no tak jak mówiliśmy, człowiek absolutnie interdyscyplinarny, znakomity wrotkarz, atleta, biega, pływa, gra w siatkówkę. Zresztą tu takich postaci mamy kilka. Ja miałem okazję rozmawiać wczoraj z jednym z graczy z zespołu Jastrzębskiego Węgla, na co dzień górnik, pracujący jako wyspecjalizowany ratownik górniczy, no przedzielny, przeodważny człowiek. Biega, przygotowuje się, chce skończyć Ironmana w triatlonie, czyli przepłynąć 3 km 800 metrów, przebiec, przejechać na rowerze 180 i przebiec pełną pętlę maratonu. Tu mnóstwo jest naprawdę ludzi niezwykłych w tym turnieju. I różnych profesji. No więc właśnie, mamy górników, mamy lekarzy, mamy inżynierów, jest kierowca, są biznesmeni, naprawdę. Zgadza się, dużo firm. Tak, tak, ale tu wszystko jest egalite. Nawet jak inżyniera dostałeś wykład z matematyki. Prawda? Oczywiście, tu się można wielu rzeczy nauczyć, no naprawdę. Jak coś trzeba, to... Wyższa matematyka była. Tak. Jak coś nam tam w gaźniku tłucze się, to tu ci od razu naprawią, naprawdę. To żarty żartami, ale tak jak powiedziałem, jest ta egalitarność tutaj. Tu każdy wygląda tak samo, bo zazwyczaj koszulka, spodenki, buty i siatkarski strój. 15 do 9. Sześciopunktowe prowadzenie chłopaków z Wrześni, coraz bliżej to Mistrzostwo Polski, ale wicemistrzostwo już mają też zagwarantowane siatkarze z Radomia i Jasła. Proszę, jaki blok. I jeszcze raz popatrzcie na tą asekurację. Dogranie mogłoby być ciutkę lepsze. Znowu przedłużona akcja, proszę, jak starannie grają tym dolnym odbiciem, to nieraz byśmy się do paru libero profesjonalnych doczepili za to dogrywanie piłek. Ta staranność tego ruchu bardzo ładna, bardzo płynna. Oczywiście to nie jest to tempo, to nie jest ta szybkość, to nie jest ta moc ataku. Tu bez wątpienia ta kategoria plus 35, mieliśmy wczoraj okazję oglądać tą najmłodszą kategorię. No to już jest, nawet tu trochę żartował
bodaj Mariusz Soldyr, że to już no takie powiedzmy dolne strefy pierwszej ligi, to już taki jest poziom tych chłopaków. No to jest poziom, wielu grało w plus lidze. Tak. I to też z sukcesami, także to jest poziom taki no, do dolnej tabeli. Tak, tak, tak. Ale oni w drugiej lidze na pewno by... O, spokojnie by sobie grali. A tak jak mówimy, tu jest tylko ta dolna granica określona. Często w tych zespołach na przykład plus 35 mamy 42-44-latka, więc tu jest tylko dół. Zresztą mamy tutaj siatkarzy, którzy mają już 7 na początku tego życiowego licznika, czyli powyżej 70 lat w tej najstarszej kategorii. Tam w głębi rozgrzewają się, to ten ogólny plan. Widzę właśnie Leszka Zajewskiego chodzącego, a więc finał przed Jastrzębskim Węglem. Jastrzębski w dwóch kategoriach wiekowych. Oni tu nie występują pod szyldem Jastrzębski, tylko ta dawna, historyczna nazwa, ja ją bardzo lubię zresztą, Jastrzębie Borynia, bo to od razu tak identyfikuje ten klub związany z kopalnią, związany ze Śląskiem, związany z górnikami i oni tutaj właśnie grają pod szyldem kopalni Borynia. I czas 17:10, no najprawdopodobniej ciężko będzie odwrócić sytuację, choć pamiętam z piątku taki mecz, gdzie w jednym z setów bodaj Rest Rzeszów przegrywał 6-14, a jednak seta wygrał, więc dajmy do końca szansę chłopakom z Radomia i z Jasła, już wychodzą na boisko, drugi czas widzą Państwo, arbiter pokazuje, więc to była ta ostatnia przerwa z możliwych do wzięcia przez pasjonatów Radom-Jasło w tym secie, no i już do końca na zagrywce z numerem 1, to jest Ryszard Szczeciński, ładne dogranie, nie powinno być kłopotu, tak jest, sufit, pewny atak, no zdecydowanie Mirek Ziętkowski to jest ta podstawa ofensywna zespołu z Radomia Jasła, no ale lewa rączka na ataku, wiemy co to oznacza, to jest ten bardzo ceniony, poszukiwany siatkarz grający na czwórce właśnie leworęczny. Obrona na drugą, jeszcze raz, teraz zostawili Surma, ach, mnie w plecach zabolało, jak się tam Jarek wyginał. No bóle sobie, to widać. Ale o to chodzi, to jest tak, że możesz trenować wiele godzin i być może na teraz w tym momencie mecz, adrenaliny, ten jest to naderwane, to jest 2 razy szybciej. Jutro jest... poranek może być trudniejszy, jak się już w swoich domach obudzą, to trochę w tych nogach, krzyżach, plecach, barkach poczują. Ale jest to piękne zmęczenie takie sportowe, jak po wysiłku te mięśnie tak bolą, ale ten ból jest taki przyjemny. No i proszę, potężny atak po skosie, tak jak mówiłem, troszkę odrobili, 5 punktów straty Jasła z Radomiem, a ten potężny atak to był z trójką gracz, czyli Władysław Zalewski. Silny, barczysty, mocny. Do prawego jest blok, ważna kontra, nie udało się utrzymać. Tu błąd techniczny teraz Mirka Ziętkowskiego. Tak na chwilę zamarł Ziętkowski, bo wie, że on powinien był tą piłkę utrzymać po własnej stronie, dać szansę na kontrę. 18:12 dla Progresu Września. Dziś dzień finału. Jeszcze poranne były półfinały, no a teraz już seria kategoria po kategorii, gdzie stawką jest złoty medal Mistrzostwo Polski. Tu wszystko jest tak, jak powinno być. Są medale, pamiątkowe puchary, nagrody od sponsorów. Tak, każda kategoria jak się kończy, już ma tam na końcu sali jest przygotowane podium. To wszystko jest opatrzone i szyldem, i sponsorami. No wszystko naprawdę wygląda tu świetnie w tym Dżonkowie. I to jest 20 punkt, no chyba już tego Września nie wypuści. Na zagrywce z numerem 8 Krzysztof Jankowski, 60 rocznik. Czyli tak naprawdę 63 lata, bo to jest ta kategoria. Dobra. Proszę co zrobi, oj, zabolało. Ajajajajajajajajaj. Bark, łokieć. No i chwilka przerwy. To leży Jarek chyba Surma, który szedł do tej piłki. To co mówiliśmy, to jest zawodnik, no jakbyś przepowiedział, bo parę minut temu mówiłeś, że to jest chłopak, który
czasami zapomina, że już jest ta szóstka z przodu, a serce wstaje. No wygląda to na bark tak trochę, ale może albo jakiś delikatnie. Nie, wstanie, to jest po prostu. Tak, jest, proszę, proszę, i nie zejdzie z boiska. Zabolało, postrzyknęło. Jutro będzie masowanie. Bardzo fajnie, fajnie zachowuje się arbiter, piąteczki, duże uznanie, wielkie brawa. My też bijemy brawo dla Jarka Surmy i gramy dalej. Proszę, już gotowy do rozegrania, on jest w każdej akcji, proszę, i już pada. Nieprawdopodobna wola walki, ładne, libero, dociągnięcie, no co z tego Mirek zrobi. Jest zatrzymany blokiem, Surma asekuruje. Tylko oburącz palcami Zalewski, kontra Zalewski w bloku, pojedynczy blok, jest 13 punkt. I to jest sytuacja, którą często u zawodowców nie oglądamy. Przy wyniku 13-21 ten zespół, który ma tak ogromną stratę, już ma zwieszone głowy, już szuka raczej wzrokiem stóp swoich i butów, a ci chłopcy absolutnie, oni nie patrzą na tablicę wyników, tu się gra akcja za akcją. Tutaj nikt nie przyjeżdża, kto nie ma charakteru, tak. To musi być charakter, charakter do walki, ten gen rywalizacji, który z Krzysztofem... Tak, omawiamy go od przedwczoraj. Trzech dni, na czym to polega. To i tutaj są ludzie tak. Przyjeżdżają, którzy mają charakter, którzy są grzeczni, ale wchodzą na boisko, to są wilki. Tak jest, ten gen rywalizacji... Doświadczony trener Kopaczel mówił, z owieczkami wojny nie wygrasz, tylko z wilkami. Tak jest. I to jest, myślę, że do naśladowania dla młodzieży, dla dzieci. Na czym to polega rywalizacja, na czym ta zawziętość, tak? A sportowa. Ile to trzeba poświęcić determinacji, ile, tu nie można nic odpuścić, to nie ma, że coś boli. Tu wszystkich boli. Tu wszystkich boli, tak jest. To jest taka troszkę przyjaźń z bólem, z tym oporem organizmu. To troszkę też widzimy podczas masowych biegów. To jest walka z samym sobą i tu troszeczkę też tych panów za to podziwiamy. Będzie zmiana. 23-13, dwa punkty potrzebne Progresowi Września, by zdobyć Mistrzostwo Polski, by zawieźć do siebie złote medale na zagrywce z numerem trzecim Roman Kupś. To też jest ogromna jakby siła siatkówki, że wiele, wiele dzieci tych ludzi, którzy tu grają, to trenuje siatkówkę, zaczyna od niej z różnymi efektami, część już jest nawet pod reprezentację Polski, a już tych grup to już są wnuki, którzy są też zaprowadzone na siatkówkę. I to jest ta największa siła siatkówki tych pokoleń, że w siatkówce to koło zakręca, że tak jak rodzina Jaroszów, dziadek grał w reprezentacji, ojciec w reprezentacji, Kuba, i miejmy nadzieję, że to będzie piąte. Tak jest, i czekamy na piąte pokolenie. Czekamy na piąte pokolenie, czyli na dzieciaków Marcina i Kuby Jaroszów. Którzy miejmy nadzieję, też zagrają w reprezentacji, no to jest piąte pokolenie, którzy reprezentowali nasz kraj w tej dyscyplinie. No to byłoby rzeczywiście, przeszłoby do historii, jeszcze nie koniec, to są już setowe szanse, nie, ale też inne dyscypliny. Ja rozmawiałem wczoraj z ogromną przyjemnością, bo na co dzień gdzieś, no nie interesujemy się waterpolo, ale właśnie syn z jednego tu z uczestników, niezwykle uzdolniony 17-latek, reprezentant Polski właśnie w piłce wodnej, z Gorzowa bodaj, no z dużą przyjemnością słuchałem właśnie, ale też i duma tego taty, który opowiada o swoim synu mierzącym tam ponoć 1,96 cm wzrostu, bardzo utalentowany waterpolista. Tu się rozmawia o sporcie i o tych dobrych stronach sportu, nie o pieniądzach, nie o, powiem brutalnie, koksowaniu, i tu się rozmawia o miłości do sportu. I proszę popatrzeć, to jest obrazek. Niech on przemówi. To są ci poważni, starsi panowie. Jutro jeden z nich ubierze garnitur, drugi inny strój, wyjadą do pracy, ale teraz są jak malutkie dzieci gdzieś w piaskownicy, którzy wygrali, zwyciężyli, pokonali przeciwników, ale to, co chyba najważniejsze i na co często zwracałeś uwagę, tu się oni nie pokonali Radomia i Jasła. Oni wygrali samym sobą, ze swoimi już ograniczeniami, no bo to jest ta siła charakteru. Ale na pewno wrócą spokojni do domu, przynajmniej
tydzień jest w pokoju w domu. Tak jest. Żona im nie powie, po co jechałeś, jak przywiozą Mistrzostwo Polski, mają pełne alibi, tak? Tak jest. Myślę, że nawet w tych grupach zorganizowanych to może być też wesoła podróż. O, na pewno tak. No i gratulacje również dla pasjonatów Radom Jasło, bo to są wicemistrzowie Polski Oldboyów Anno Domini 2023. No i widzą Państwo, tu nie ma żadnej mielizny, tu nie ma czasu na jakiś oddech. Jedni schodzą, a już następne dwa zespoły przygotowują się do swojego finału. Śledźcie jeszcze do końca te Mistrzostwa Polski Oldboyów na stronie Plus Ligi. Stworzona jest aplikacja, specjalna aplikacja, strona internetowa Mistrzostwa Polski Oldboyów. No i tam wyniki, nazwiska, rezultaty, kto wygrał, kto był drugi, ale tak naprawdę myślę, że te 32 zespoły, tych ponad 400 zawodników, tu są sami wygrani. Sami wygrani, teraz przygotowujemy taką publikację jakby historyczną. Autora Krzysztofa Mecera, świętej pamięci, niedawno zmarł, zostanie dopisany ten rozdział o tych mistrzostwach. Jest taki jubileuszowy album poświęcony tym zawodnikom, którzy to grali w tym roku. Wydali się, chcieliśmy go wydać na ten, natomiast ta choroba Krzyśka trochę to spowoliła, natomiast... Tak, tam Kamil Składowski, wiem, że z kolegami współpracuje, żeby tak, tam jeszcze uzupełnić to wydawnictwo. Jest złożone, teraz uzupełnimy o ten rok, to będzie taki piękny album pamiątkowy tych mistrzów, też którym będzie wspomniany i o Wojtku Zielińskim, który... O tak, bo przypomnijmy, że wielki dziennikarz... To jest turniej imienia Wojtka. Imienia Wojtka, który komentował, który był od pierwszych minut tej imprezy, który żył z tymi zawodnikami, których znał historię ich życia, niektórych dość dobrze, albo bardzo dobrze. Albo bardzo dobrze, tak jest. Gdzieś też tego Wojtka i tego charakterystycznego głosu, pełnego emocji, choć już od lat go nie ma z nami, ale gdzieś ciągle go brakuje. Szanowni Państwo, Arturze, dziękuję Ci bardzo. Widzimy się, jak to my mówimy, na szlaku siatkarskim. Dziś ten szlak był... Jeszcze dzisiaj są ceremonie. Jeszcze ceremonie. Dziś ten szlak siatkarski to Drzonków, ale widzą Państwo, jak dużo się dzieje. Jesteśmy ciągle pod wrażeniem tego, co dziewczyny zrobiły w Antalii. Wywiozły maksa z pierwszego turnieju Ligi Narodów. Czekamy, co zrobią chłopaki w przyszłym tygodniu. Zaczynając z wysokiego C, bo zagrają z mistrzami olimpijskimi z Francją. No, mnóstwo rzeczy się dzieje, ale my na razie gratulujemy wszystkim oldboyom biorącym udział w Mistrzostwach Polski. Arturze, piękne dzięki. To ja dziękuję. Dziękuję bardzo. Gdy wkraczałem na teren Drzonkowa, Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Kreacji w piątek w południe, to wydawało mi się, że oj, jak mamy mnóstwo czasu na to, by się spotkać, by porozmawiać, by popatrzeć na grę uczestników Mistrzostw Polski Oldboyów tu w Drzonkowie 27. edycji. Jak to wszystko szybko minęło, 48 godzin, jak z bicza strzelił, ale pamiętajmy, skoro były 27, to będą mi 28, to już odliczamy troszeczkę do tego, co stanie się za rok z, powiedzmy, jakichś tam źródeł informacji. Prawdopodobnie będzie to Drzonków, a więc znów odwiedzimy tutaj tą zielonogórską ziemię, lubuską ziemię skąpaną w lasach. No a Mistrzostwa Polski Oldboyów już powoli przechodzą do historii i stworzą nowe anegdoty, nowe opowieści. No i tak to się będzie toczyć, bo w polskiej siatkówce nie ma chwili, powiedziałbym, przestoju. Krzysztof Wanio, kłaniam się z Drzonkowa.